Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Kariona. Dwie rzeczy, które chcę powiedzieć na początek. Po pierwsze, tak, ten film jest bez kamerki, chcę sobie dać troszeczkę ulgi ze względu na te temperatury, które teraz panują i nagrywanie wielu odcinków dziennie, to autentycznie możecie pomyśleć, jak kurwa grasz się w gierki i gadasz do mikrofonu, ale jak działa tutaj konsola, dwa komputery, jest to małe pomieszczenie, okna nie otworzę, bo tylko zieje ciepłem, świecą dwie lampy, naprawdę trudno wytrzymać. Plus Karion to jest taka gierka dość klimatyczna, więc powiedziałbym, że może nawet fajnie będzie jeden odcinek zrobić bez kamerki. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, dotyczy tego, że to jest na razie ostatni odcinek Kariona, jaki nagrywam, czyli trzeci. One będą leciały, kiedy mnie nie będzie, tak więc ja chętnie wasz feedback poczytam, kiedy mnie nie będzie i zobaczymy po moim powrocie, czy będziemy dalej grać w tą grę. Trzy odcinki to jest taka, myślę, wystarczająca ilość, żeby pokazać wam, jak dany tytuł wygląda, ponieważ sam się zastanawiam, czy jest w Karionie potencjał na zrobienie całej tej gry na kanale, która by miała pewnie tak z 4 do 10 odcinków, zależnie od mojego performance'u, a mój performance znacie, czyli pewnie bliżej 10. Tak więc lećmy przed siebie. Jak się wam Karion podoba, to zostawcie lajka, a ja lecę przed siebie. Nie jestem pewien, co teraz powinienem tutaj ze sobą zrobić. Zaszedłem ostatnio gdzieś do przodu, tylko jaki powinien być dalszy tok mojego postępowania tutaj? Mam tutaj jakichś nieprzyjemnych przeciwników, których mogę wyciągnąć sobie i wszamać, szamu, 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 dobrze. Nom, 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 niam, niam, niam. O, wow! O, mi przyjebał! Halo, tak się nie robi, gdzie pan... O, kurwa! O, Jezus Maria, miotacz ognia! Ty, no tego to się po nim nie spodziewałem, halo! O, Jezus! Jak mnie pali! Do wody, kurwa! Potworze! O proszę, tego to się nie spodziewałem. Muszę się jakoś bardziej przed nim, kurwa, skryć. Haha! O nie, o nie! W dół, w dół, w dół, do wody, do wody, do wody! Ty, gość mnie zaraz rozpyka. Takiego przeciwnika to się nie spodziewałem. Muszę go jakoś bardziej podejść. Muszę poczekać, aż uśpi się jego czujność i wtedy będę mógł go zabić. Tam mamy jakichś naukowców. Nie wiem, po co ja tutaj w ogóle przyszedłem. Pewnie będę mógł pójść do góry. Och, teraz się udało. Ty, wymagający się robicie, moje drogie obiadki, dwudaniowe, jednodaniowe. No to cóż, przez twoją zawziętość teraz zjem twoich kolegów. Może nie musiałbym tego robić, gdybyś mnie nie wkurwił, ale niestety mnie wkurwiłeś. Jak wkurwia się takiego potwora, to efekt może być tylko jeden. Śmierć! Śmierć! Mam tutaj cokolwiek do zrobienia? Chyba nie. To widzisz, tak mnie wkurwiłeś i nawet nic sensownego z tego nie wyszło. Dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Tam mamy jakiś przełącznik. Czy ja dam radę tutaj przejść? Ty, dam radę, oczywiście. Pociągnijmy to. To mi otwiera jakieś przejście u góry, ale jednocześnie też widzę, że dronek, albo nawet dronki zaczną się tutaj pokazywać i mnie oczywiście denerwować i atakować, co? No chodź, 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 dronku. Bum, kurwa, prawo, lewo, o ściany! Nie rozjebałem go? O, o, strzela, strzela! Kurwa! Dobra, tu się mogę schować, ale chyba dam radę go jakoś rozwalić, tak mi się wydaje. Chodź tu, dronie pieprzony, chodź! Nie chwycę go, tak? Nie chycę go! Nie dam radę go chycić! Dobra, skupienie. Co ja dam radę z nim zrobić? Te dronki teraz w pojebanym stopniu tam latają. Może ja po prostu dam radę tam śmignąć szybko? Spróbujmy pójść tam, gdzie mamy pójść, bo ja wiem, gdzie to jest. O kurwa, nie pójdę tam. To nie w tą stronę. Nie w tę stronę! God damn! Chyba muszę jednak te dronki załatwić, ale się tutaj wije! Wije się, kurwa, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Cyk! Dobra, dronek jeden rozjebany, udało mi się. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dżuki. Nie chwyciłem go! Nie chwyciłem go, bo jestem zjebany. Cyk! Chodź tu. Tak mało mnie zostało. O kurwa. Dobra, tutaj mogę odzyskać moją biomasę. To jest zajebista opcja akurat. Dobra, chowam się przy ścianie. Zapisz grę, odzyskaj biomasę. Ty. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Gdzie jesteś, dronie? Ała, ała, ała. Dobra, nie takie proste, nie takie proste. Cyk, kurwa, o sufit powiedziałem. Umieraj, umieraj. Okej, okay, dobra, tamten dronek załatwiony, jakiś gaz tutaj się pokazał. Ja mogę sobie znowu, grę zapisać, tak więc wyjebka. Wyjebus Maximus. Tam mamy pana drona, co? Czy ja zdążę go tak złapać? Nie zdążę, okej. Okay. On mnie tutaj oszukał, ale spokojnie, już robię tutaj, kurwa, okrążenia. Dobra, on jest w takiej trochę trudnej pozycji, żeby go tutaj podejść i złapać. Mam cię, kurwa. Nie mam go, teraz go mam, uhuhu. Okej. No dobra, nie była to walka z bossem może, ale też była trochę wymagająca. Ale że jestem zajebiście wielki teraz, god damn.
No dobra, no ty zajebiście, możemy sobie iść teraz do góry. Co znajdziemy tutaj? O kurwa mać! Jezus Maria! Jak ja mam się zgasić teraz? Halo, spierdalam tutaj, ja płonę! Ja totalnie płonę teraz! Czy ja się zgaszę sam z siebie? Ty, nie wiem. Spierdalam! Nie spierdolę, umrę po raz pierwszy, umrę. Nie! Taki mały jestem i umarłem! O kurwa! No dobra, nie tak to miało wyglądać. Tutaj w ogóle dalej te dronki chyba będą, albo co najmniej ten jeden, który tutaj został, tak? Bo nie zepsułem sobie wtedy tej gry. Jebany, znowu mnie wypatrzył. Dobra. Gdzie jesteś? Okej. No dobra, jak ja mam ograć tamtych gości? Mają kurwa miotacz ognia. Nie jestem pewien, jak ja mam postępować z takim przeciwnikiem. Nie wydaje się to być łatwe. Odzyskajmy biomasę, zapiszmy grę. Zaczyna się robić interesująco i wymagająco. Dobra, jak ja nazwałem mojego tutaj bohatera? Kurwa, Olaf. Naprawdę ciężkie wyzwania przed nami. Muszę się skupić na tym, żeby tego typa dojebać w taki sposób. No, oczywiście, że mnie już zauważyli. Ja pierdolę. Masakra to jest. O, tutaj jest woda. Dobra, mam się jak zgasić. To jest bardzo dobra opcja. Mogę przejść nad nimi i potem jakoś ich tutaj złapać. Do wody. Okej. Jednego wyciągnąłem, ale czy zabiłem? Wydaje mi się, że tak. Dobra, wyłącz kurwa ten swój tarcz. Dobra, już ogniem tutaj czadzi we mnie. Ja ci kurwa dam, jak cię moja macka chyci. Nom. I wiecie, co jest najgorsze? Nawet delikwenta nie mogę pożreć, tylko mogę go tak lekko pogryźć. Rozwalamy to i idziemy do przodu. Tak, tutaj zwykle nawet jak mamy dużo przeciwników dookoła, to gra daje nam możliwości ogarnięcia sobie tego jakoś. Tu się możemy schować, tam możemy się przekraść, zaatakować z góry, z dołu. Jest woda, żeby się ugasić, chyba we wszystkich miejscach, gdzie mamy biomasę. Tak więc... Oj, tutaj mamy jakiś laser, który zablokował mi przejście, no ale to chyba jedyny kierunek, w którym mogę zmierzać. To mi się teraz zablokowało, tędy nie przejdę, no to tutaj idziemy. Na razie dość prostolinijnie to wygląda. Chyba dam radę zrobić... Tak! Dzień dobry! Tego to żeś się nie spodziewał. Dobra, tam mamy koleżkę, który będzie do nas strzelał z karabinu, ale... Ale nie, tak go nie załatwię, dobra. Muszę go naprawdę zaskoczyć, to jest właśnie najgorsze, że jeżeli oni odpalają tą tarczę, oni nie są odporni tylko i wyłącznie od frontu. Oni są odporni w całości. Albo może i są odporni tylko od frontu, bo teraz tak od góry na niego najechałem, dobra. Rzut na przeciwnika wydaje się być dobrą taktyką na takiego gnoja. Gdzie by tutaj teraz pójść? Tam mamy zamknięte. Tutaj, to mogę otworzyć. Nadal nie jestem do końca pewien, jak działają te całe panele prądowe. Mogę jakoś w nie wejść, dotknąć ich. Tutaj możemy złożyć biomasę, co ewidentnie się nam chyba do czegoś przyda. Na razie rozwalę każde drewno, jakie tutaj jest, żebym za chwileczkę nie musiał tego robić. Tutaj mogę przejść. Tutaj mamy jakieś rury, przez które obecnie się nie przedostanę, niestety. No a tutaj... Czekajcie, co mamy, jak pójdę w lewo? To mnie interesuje. Mamy przełącznik, który... Co nam otworzył dokładnie? To przejście tutaj. Tam mamy jakąś biomasę, tylko... Jakoś z dołu przydałoby się tam przyjść, co? No dobra. Co się stanie, jak zrobię to? Czy ja w ogóle od tego życie tracę w jakimkolwiek stopniu? Chyba nie. Patrzę, dokąd te kable prowadzą. To powinno mi dać jakiś taki mniej więcej... jakieś pojęcie. Ale nic mi to nie mówi, no. Tyle wam powiem, nic mi to nie mówi. Musiałbym rozkminić dokładnie, jak to działa. To na pewno jest jakoś z tymi laserami związane, tylko nie do końca to rozumiem. Bo jeżeli ja teraz przejdę przez to, to się kurwa zrobi tak. Ja potrzebuję, żeby to było otwarte. Czy jak ja będę mniejszy, to dam radę przez to przejść bardziej niezauważony? No nie. Dobra, inaczej. Przetestujmy w takim razie, co się teraz stanie, jeżeli ja... Najpierw wyssę ten prąd. Teraz mogę to w ogóle aktywować? Mogę. No ale to i tak się otworzy, laser się włącza i jak ja go przetnę, to do widzenia. Dobra, to inaczej. Wróćmy tam, przetnijmy jeszcze raz ten laser, bo wydaje mi się, że to jest konieczne, żeby jakoś jakby... Przyszedłem tutaj, przeciąłem laser. Muszę jeszcze raz rozkminić to jakoś inaczej. Tak jakby musiał się bardzo szybko przedostać przez ten laser w jakiś może specyficzny sposób. Biomasę zostawmy. Teraz mogę strzelać tym moim dzyndzlem specyficznym. Pociągnięcie tego sprawi, że to się otworzy, a laser włączy. Tylko, że nie do końca mnie to satysfakcjonuje. Jeżeli ja
wyłączę ten prąd, to jak to kurwa dokładnie działa? To właśnie jest dla mnie zagadką. Chyba tracę życie od tego w ogóle, takie mam wrażenie. I to się teraz restartuje i tyle. I do widzenia, czekajcie. Tracę życie, muszę to sprawdzić. Nie tracę od tego życia. Dobra. Kurwa, no nie wiem jak tym operować. To jest najgorsze. Może... No nie. Teraz tego lasera nie ma, tego nie ma. Nie dam rady się przez to w żaden sposób przestrzelić, bo mam tą moją mackę. Ona ma fajny, daleki zasięg, no ale przez ścianę nie przejdzie. Czy tutaj po prostu chodzi o jakąś wykonanie czegoś z jakąś dojebaną prędkością? Może jeżeli to dam w dół... O! I zdążę się tam przedostać. Zanim to wróci online, to dam radę? No czekajcie, spróbujmy teraz tutaj pozapierdalać. Czy to podziała? No nie, gówno, dalej działa tak samo. Ja nie mam do końca jakby pomysłu, jak to obejść, bo to musi być to. Nie mam gdzie dalej iść, nie mam jak wrócić, więc chodzi o ten system tych skrzynek elektrycznych, którego ja po prostu nie umiem obejść, nie umiem obsłużyć. Czegoś tutaj po prostu nie rozumiem. No znowu mogę się tego chwycić, tylko że to kurwa nic nie zmienia, nic wizu... O! Okej? Nie, no dobra, laser wrócił, to otwarte, to akurat jest kurwa standardzik. Że nie mam co z tym zrobić w tej chwili. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie i wtedy wrócimy do dalszej gry, bo to jest jakiś element, którego nie rozumiem, muszę to rozkminić. Proszę państwa, nie dość, że głupi, to jeszcze ślepy. Wszystko już wiem. Miałem rację, brakowało mi czegoś, co jest mi potrzebne, żeby pójść dalej, aczkolwiek nie zauważyłem miejsca, w którym muszę podziałać, żeby zdobyć to, czego mi brakuje. Muszę zrobić kurwa to i to mi da dostęp do kolejnego obszaru. Tak, musiałem sobie mały okwór odpalić. Dobra, zbyt mało uważny okazuje się jestem tutaj, jeżeli chodzi o... O, wiecie o co chodzi. No, jeżeli chodzi kurwa o robienie czegokolwiek. Muszę tutaj wypatrywać tych cholernych dźwigni, majstrować tymi umiejętnościami w prawo i w lewo. Tak więc to będzie to, proszę państwa, to będzie to. Tutaj musimy się wczołgać i zyskamy nową umiejętność. Umiejętność, która dokładnie pozwala nam przechodzić przez lasery. Załamuje światło w celu uzyskania efektu kamuflażu optycznego, wymaga zapasu energii. Ten właśnie zapas energii zdobywamy, ładując się przy tych kurwa elektrycznych gównach i tylko wtedy możemy właśnie przez ten laser przejść. Dokładnie tak to działa. Tak więc hej, uwaga, jak nacisnę Q, BUM! Jesteśmy teraz niewidzialni. A, muszę trzymać to Q. Dobra, okej, rozumiem. Możemy się to jeszcze troszeczkę podładować i to nam tego bara napełnia i dopiero ten bar pozwala nam te cuda robić. No i okej, wszystko jest jasne, cyk, 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 przechodzę przez laser i jest zajebiście, o to dokładnie chodziło od samego początku. Tutaj obstawiam, że dam radę wziąć i to sobie zamknąć, otworzyć, przetworzyć. Wywalamy to, wracamy rurą do góry i teraz damy radę przejść przez ten cholerny laser. To jest też swoją drogą umiejętność, która jest dostępna... Nie chcę... Nie, won. Weźcie, ja nie chciałem tak robić. To jest umiejętność swoją drogą, która jest dostępna tylko jak jesteśmy w małej formie, dlatego też coraz więcej będzie tutaj wachlowania pomiędzy małą a dużą formą. Tak więc podładujemy się, to już jest kliknięte i teraz będziemy mogli swobodnie przejść przez ten laser. Dobra, okej, już wszystko rozumiem, tak więc uwaga. Cyk, 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 niewidzialność tu i bum, jesteśmy po drugiej stronie. O to chodziło od samego kurwa początku. I teraz wiem jak przejść te etapy, które wcześniej były dla mnie trochę niewytłumaczalne. Mamy też, widzę tutaj skrót do naszego lasera, tam w tej sali z dronami teraz wiem jak przejść dalej. I bailando, że tak powiem. No dobra, tutaj gra zapisana, gdzie ja wrócę jak pójdę tędy? Łocie panie, ile kurwa przeciwników. Tutaj mam wrażenie, że dałbym radę przejść niezauważony, gdybym chciał. Siema! Dobra, jebać bycie niezauważonym, to podziałało. O Jezus! No dobra. O kurwa, te, hopie! Ale mnie przyjebał, Boże. Mogę odzyskać biomasę tutaj? Mogę. Ziomeczku. Dobra, jeszcze raz w dół. Może go zaskoczę. Nie zaskoczę go! Kurwa mać, niedobrze. Jestem w trochę beznadziejnej sytuacji. Nie mogę tam w tej chwili za bardzo zejść, bo ich wkurwiłem. No dobra, no to jeszcze raz. Mogę się... Won, kurwa, do wody! No i on mnie tutaj pewnie teraz zastrzeli, co? Dam radę, słuchajcie, dam radę to rozwalić. Jestem teraz w mojej małej formie, więc mam cloaking. Spróbujmy zrobić tak. Cyk, i go zeżrę. No i dobra, i to działa nawet.
Póki jestem w małej formie, to jest spoko. Biomasy więcej z typa nie wyciągnę. Weźmy się, podładujmy. Tak, to jest dobre do zachodzenia przeciwnika w taki sposób, że się w ogóle nas nie spodziewał. No i zobaczył moją kurwa mackę już ogniem. O kurwa! Te. Ziomeczku, weź mnie, nie denerwuj. Ja sobie tutaj podejdę, odzyskam biomasę. Po coś kurwa składam moje jajca w ścianie chyba, nie? Żeby móc potem z tych jajców odzyskać to, co moje. Tylko teraz muszę złożyć biomasę, bo inaczej to się nie uda. Dobra. Cloaking mi się tutaj przyda, a potem biomasę później wrócę. Patrzcie, robię tak, tak. I cyk! Nom. O kurwa, kolejny. Ajajajajaj. Dobra, jest dobrze. Znowu poproszę energię. Brrr. Generator goes brrr. Tutaj mógłbym gościa zaskoczyć, ale nie o to mi w sumie w tej chwili chodzi. Oj, siema, dobra, cloaking to jest OP opcja, jeżeli chodzi o załatwianie przeciwników, muszę przyznać. Działa bardzo dobrze. Podładujmy się, zeżryjmy biomasę, wróćmy do naszej dużej formy, głównie po to, żeby mieć dużo życia i wyglądać dość epicko, kiedy się tu poruszamy. I do ruły. Wciśnij się. O, tutaj mogę do jakiejś drzwi wejść. To wejdźmy, co ja tutaj znajdę, coś ciekawego. Elektryczność. Uuu, ja tutaj wcześniej się bawiłem. Dobra, rozumiem. Gdzieś pewnie laserki będą zatem. Mogę sobie podnieść chyba trochę tej biomasy teraz, co? Żeby odzyskać życie. Cała moja biomasa, którą tutaj zdeponowałem w pizdu teraz. No dobra, tutaj... A, to jest to miejsce, okej. Okay. Dobra, tu mamy laser, drzwi otwarte, więc teraz powinno być bajlando, jeżeli chodzi o przejście tutaj dalej. Ale muszę... A właśnie, muszę złożyć biomasę. Mam tutaj gdzieś tą wodę do składania biomasy? Głupio zrobiłem. Nie, muszę przejść przez te drzwi. Jak przejść przez te drzwi? Dobra, muszę to aktywować. Kurwa! Tu nie złożę biomasy, muszę tutaj wejść. Och, no dobra. Niepotrzebnie próbowałem robić lepiej niż zrobiłem wcześniej. Dobra, jestem w mniejszej formie, to otwieramy, energię mamy. I teraz progres będzie... Very, very simple, yeah. Dobra, do wody, na drugą stronę, cloaking i jedziemy. Hej kolego, hej. Jestem Olaf, a na drugie mam wpierdol. Nom. No i mam już powiększoną biomasę. Co zrobi to? Wyłączy laser na dobre. No i teraz mogę sobie tutaj roamować. To mi się podoba. Dobra, wciśnijmy się. To nam da przejście do kolejnego etapu. Chyba nawet jakiś achievement mi wskoczył, usłyszałem. Zajebiście. Ogrody botaniczne. Status bezpieczny. Już niedługo. Dobra, i to mi się podoba. Jakiś taki faktyczny progres. Wiem, co się dzieje i wiem, co robię. Dobra, to mogę pociągnąć. Co to zrobi? Otworzy mi drzwi. Drzwi. Trzeba przyznać, że ktokolwiek tutaj zajmował się programowaniem... A, to ja tu już byłem, no tak. Dobra, ale nieważne. Mamy tutaj biomasę, której odzyskiwać na razie nie mam po co. Obadajmy ten teren, bo ja tutaj dużo rzeczy zrobiłem, ale nie jestem pewien, gdzie teraz jestem. Jak tutaj leży moja biomasa, to raczej jest oczywisty znak, że już to miejsce odwiedziłem. No nie, tutaj nigdzie nie pójdę. Nie mogę nigdzie macką tutaj miotnąć, nic tutaj nie mogę zrobić wręcz. I nie mogę nawet wrócić? Nie, przepraszam, to mogę rozwalić, ale... A tu jest rura, ty! Zlała mi się ze wszystkim, nie zauważyłem jej nawet. Co to za kurwa podwodne miejsce? Czy ja tu już byłem? Mam jakieś takie poczucie, że tak. Tak, tutaj z dronkiem walczyłem. Dobra, kojarzę już te miejsca. Wydaje mi się, że wtedy jakoś poszedłem właśnie tutaj w dół i w lewo, żeby przejść dalej. Tak, dobra. Czyli wracamy się troszeczkę do tyłu. Zapewne znowu jakimś szybem tutaj rurowym musimy się przedostać gdzieś. Wcześniej, dalej. Zobaczmy, co jest u góry. Nie, tu nie przejdę. Jeszcze. Czyli... tutaj na prawo. Mega satysfakcjonujące jest po prostu zasuwanie po tej mapie. A tego nie otworzę. Nie. A nie, dobra. W dobrą stronę jest ta rura. Chyba przeciąłem ten laser właśnie. Albo i nie? A nieważne to w sumie jest. Weźmy się, podładujmy. Muszę zrzucić tutaj biomasę, żeby się przeklołkować. Dobra. Cyk. I jesteśmy tutaj. Czy ja tutaj mam być w tej chwili? Wydaje mi się, że... Chyba tak, wciśnijmy się. Dobra, lasery się przy okazji zdezaktywowały. Zostawiamy jajca w ścianie. Wszystko pożeramy dookoła. Dobra, teraz czuję o wiele większą satysfakcję. Nawet przyjemnie mi się w tą gierkę gra, kiedy nawet nie ma tej kamery. Podwodna baza Leviathan. Leviathan. Tak to się chyba czyta. Leviathan. Konieczne jest to fon. Dobra. Mam też czasami wrażenie, że naprawdę fajnie jest nagrać sobie parę filmów bez kamery. Czuję wtedy w pewnym stopniu, że jakość mojego komentarza wzrasta.
Może brzmi to trochę dziwnie, ale tak jest. Siema! O kurwa, jak mnie szybko wyczaił. Dobra, większa masa mi się tutaj może przydać. Też najlepszy to byłby chyba cloak. Mam jeszcze trochę energii. Siema! Tego muszę załatwić w pierwszej kolejności, bo jest najbardziej denerwujący. Ci to są totalne pizdy. Tak jak sobie usiadł! Czekasz na śmierć, koleżko? Tak jak już mówiłem, mam jeszcze trochę energii, więc mogę tego tutaj na niewidce chwycić. I bailando. Tego nie rozwalę, bo nie mam obecnie mojej dużej formy. Jeszcze ktoś chętny? Zjedzonko, jedzonko, zjedzonko. Tam się coś na dole otworzyło. Tutaj mógłbym mieć miejsce, żeby zrzucić biomasę. Ewidentnie tutaj chyba przyda mi się moja mniejsza forma. Wiecie, drewno do rozbicia większą formą, żeby pozbyć się większej formy, ale jak już mam mniejszą, to nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia i teraz mogę sobie tutaj przepłynąć. Dobra, podróżujmy dalej. Ciekawy jestem, co nas czeka, jak już stąd wyjdziemy. Tutaj mam tylko jedną rurę do góry. Oj, oj, oj. Oj, 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 te, wydupce ode mnie, hopy. Pojebało cię? Chodźcie do mnie, tak, wołam was. Wołam was. Cyk! O kurwa, jak tego nie trafiłem. Cyk! Okej, dobra, jeden, drugi rozjebany. Nie tak to sobie zaplanowałem, nieważne. Jemy wszystko, większa forma, go! Tak, to jest zdecydowanie mój ulubiony chyba ruch. Przybijanie się przez drzwi, jednoczesne mordowanie wszystkich na mojej drodze. Tutaj nie przejdę. Ta podwodna baza wygląda dość epicko. Ciekaw jestem, czy jakieś inne tutaj stwory też powstały. Może jakichś kolegów mogliby mi tutaj skombinować. Dobra, otworzyłem sobie te drzwi, tylko że do niczego mnie to obecnie nie prowadzi. Czy jest coś, czego nie widzę? To jest podstawowe pytanie. W większości przypadków mam wrażenie, że odpowiedź na to brzmi tak. I dlatego nie wiem, dokąd dalej iść. O, przepraszam. Dobra, widzę, co mam zrobić. Tam jest dźwignia, którą dam radę moim pajęczym ruchem rozdupcyć. Więc muszę tutaj zrzucić biomasę. Łatwo da się poznać, która woda jest stworzona, żeby biomasę zostawiać, ponieważ jest taka kolorowa. Dobra, to otwieramy. Ale macie przejebane typy teraz. Cyk. Dzień dobry. Nom, nom, nom. Ja lubię to. Lubię. O kurwa. Mam niewidkę? Trochę mało. Oła, kurwa. A dasz mi ty spokój? Okej, okay, dobrze. Ecie, musiałem sprawić, żeby był przekonany, że jestem z prawej, żeby się odwrócił na prawo i wtedy od tyłu go macką łapię. I jest dobrze. Taki znany skrót internetowy zakazany na Twitchu. Jest dobrze. Dobra, oni mnie tutaj nie widzą, ja bym się podładował troszeczkę energią, wtedy jak się skloukuję, to moimi podwójnymi mackami dam radę ich ładnie rozwalić. No kurwa, i mnie wyczaili, jak tak może być? Jeden i drugi ma chyba miotacz ognia swoją drogą. Wow, halo, woda, potrzebuję wody, nie mam się jak zgasić. O kurwa, ten dalej żyje, obaj dalej żyją. Dobra, umieram. Fuck me. Moje robaczki wróciły z powrotem, żeby się zrespić tam, gdzie biomasę zostawiłem. O nie, no na samym początku. Dobra, ale jakby trasa tam jest raczej prostolinijna. Dobra, muszę to jakoś inaczej tam rozkminić, bo nie przejdę tak, jak sobie teraz wymyślimy, że przejdę. A no tak, przecież to mi kurwa cofnęło wszystko, co ja zrobiłem. Ała! Kurwa mać, no. Nie dam rady tam sięgnąć tą macką. Dobra, tego załatwię na dobry początek. Myślę, że jak go tak dziabnę, pogryzę parę razy, to chyba powinno właśnie wystarczyć. No dobra, to był mój pierwszy fail, nie do końca sobie przemyślałem, co tam miałem do roboty. Ten widzi te macki, kurwa, i tak... Siema. Dobra, razem z tobą zjem też tą metalową skrzynkę, wszystko w pierdole. Tutaj w ogóle mogę się wcisnąć? Nie, nie mogę. Dobra, tego dam radę na cloaku złapać. Okej. Okay. Mogę sobie pociągnąć, żeby otworzyć tamto przejście. Ty, tam ciało jakieś wpadło przez tą rurę. Nie wiedziałem, że ludzi też może przez te rury wciągać. Ewidentnie tak, dobra, życia sobie trochę odzyskam. Skoro zrobiłem już aż tyle, to ja sobie wrócę zapisać grę, żeby znowu mnie nie cofnął, żebym nie musiał tej akcji powtarzać. Plus odzyskam też biomasę. Widzę, że też gra jest na tyle inteligentna, że odzyskuje mi biomasę do maksymalnego poziomu mojej obecnej formy, a niekoniecznie wszystko aż do pełna, ponieważ to mogłoby trochę moje plany późniejsze pokrzyżować. Dobra. Tutaj był ten koleżka. Ała! A jak mi w tą mackę strzeli, to będzie źle. Nie wiem, sam.
Ojej, ojej, no tak, strzelajcie, strzelajcie. Cyk, ten załatwiony. A tym się zajmę zaraz. O Jezus, brutalnie. Dobra. Denerwujecie mnie, ale przynajmniej mogę sobie na was potem życie odzyskać. Największy plus. Znowu duża forma i znowu ultra satysfakcjonująca ta sama akcja. Może jednak nie było tak źle. Tutaj mam też, widzę, przejście. A do tego, no tak, to mi się teraz przyda, bo potrzebuję tutaj mniejszej formy obecnie. Dokładnie tak samo jak przedtem. Jedno i drugie rozwalone. Złóżmy biomasę. Inteligentny ten nasz Olaf, muszę przyznać. Inteligentny gość. Dobra. O Jezus. Naprawdę. No tak, najpierw dwa drewniane gówna, które muszę rozwalić, będąc większym, dlatego lecę tam, żeby je rozwalić, potem muszę się cofnąć, zrzucić biomasę i jeszcze raz. No, my potwory naprawdę nie mamy łatwego życia, muszę przyznać. No, właśnie tu! Nie wrobiłem na zakręcie. Nie wrobiłem, kurwa, na zakręcie ogromnym, bezkształtnym potworem. Cóż, zdarza się. Dobra, to mogę sobie otworzyć. Mamy teraz przejście za tym u góry. Jak tutaj gość tylko będzie... Ty. Chowaj macki, nie daj po sobie poznać, że tu jesteś. Siema! Dobra, nom. Forma nam się chyba powiększy teraz, nie jestem pewien. Ty, wąs z tym drewnem i metalem, to mnie nie interesuje. No dobra. Jako, że tam na dole jest dość pojebana akcja, to ja się wam przyznam kompletnie szczerze, idę sobie jeszcze raz zapisać grę. Już tam kij z odzyskiwaniem biomasy. Ale wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żebym znowu nie musiał tego wszystkiego robić. A tam rajdzik do save pointa nie jest jakiś zbyt długi. Dlatego wolę to zrobić. Po to te punkty mam. A nie, przepraszam. Nie jest to aż na tyle inteligentne. O konkretną ilość tej biomasy mi oddaje, widzę, bo teraz mnie ewoluowało na wyższą formę. Ale mnie to tam nie boli. Jestem teraz w takiej pozycji, w jakiej chciałbym być. Czy ja dobrze idę, czy ja powinienem tędy iść? Dobra, bez znaczenia. Ojej. Ten tutaj będzie nieprzyjemny. Okej, to podziałało. Udało mi się zanim włączył tarczę, zrobić w niego szarżę, inaczej by było cienko. No dobra, co ja dam radę z tymi koleżkami tutaj zrobić na dole? Jest dość hardkorowo, tyle powiem. Najlepiej to by było się szczerze skloukować i przejść na drugą stronę. To by wymagało zrzucenia biomasy, ale też mogę tutaj ich zaskoczyć i się po prostu w nich wjebać. Okej, no to zdecydowanie podziałało tak jak miało podziałać. Tego też muszę wszamać. Podziabarzyć ich trochę, bo inaczej będą problemy sprawiać. Naładujmy się na przyszłość, chociaż teraz mi się to nie przyda. Cyk, 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 nom. Ty, gdzie jej ciało? Poleciało w dół? Ty, chodźże tutaj. Nie będę cię skazywał na okrutną śmierć poprzez utopienie. Wolę cię skazać na okrutną śmierć w mojej paszczy. 100 razy lepsza opcja. Dobra, to rozwalamy i płyniemy przed siebie. Nie mam tutaj zbyt dużego wyboru tras, którym mogę płynąć. Tam mi coś otworzy. Te drzwi tutaj. Teraz jedną rurą, drugą rurą i w dół. Dobra, czy coś się teraz zmieniło? Jestem w jakimś nowym miejscu. Mamy zapis, dobrze. Te zapisy zawsze mnie cieszą. Kurde, jak przyjemnie się gra, jak kamera mi tu nie świeci. Niesamowite. Może nawet więcej tego Kariona nagram, nie 3 odcinki, a trochę więcej? Dobra, widzę też, że zaczęliśmy sobie w tej chwili już kolejne przejście do nowego obszaru otwierać. Dam radę w ciebie. Cyk! Tego się nie spodziewałeś, dobra. Nom. Tutaj zrzucenie biomasy i niewidka by były w sumie fajnym pomysłem. Ewentualnie też jakbym dał radę, o właśnie, coś takiego zrobić. O nie! Kurwa, woda. Do wody. Dobra. Na szczęście wypatrzyłem wodę na czas. Okej. Niech on uśpi swoją czujność, a ja wtedy się w niego wpierdolę mocą tysiąca słońc. Zapisz grę. Profesjonalnie. Okej, spierdalam. Weź z tym ogniem ode mnie. O nie, to nie może się tak skończyć. Do wody. Śmiesznie to wygląda, jak normalnie taka cała kolejka jego wszystkich macek się tam do tej wody wtrynia. Dobra, gdzie on jest? Zginął? Udało mi się? Ty, no chyba tak. Troszeczkę przy tym oberwałem, bo zdążył mnie pierdolnąć, ale wydaje mi się, że go przy tym pochlastałem. Dobrze, ci przeciwnicy załatwieni. Oczywiście Bartłomiej Chicken Volt Ratoń zapisuje, kurwa, grę co każdą akcję, żeby tylko się nie musieć wracać, cofać, bo się boję, że coś spierdolę. Mogę popłynąć do góry z możliwością cofnięcia się, ale nic mi to nie da. Kurde, już czuję, jak niedługo będę mógł się przeciskać przez te dziury. No, tak się was pytam o to, czy chcielibyście więcej tej gry oglądać, ale szczerze, jak mogę sobie tak ją nagrywać bez tej kamery, to mega przyjemnie mi się tutaj śmiga.
Dobra, kolejne miejsce odblokowane. Mamy już około 30 minut odcinka, ale jeszcze bym zobaczył, co dam radę tutaj zdziałać. O, super. Jebać cię, dronie. Prawo, lewo, o, wszystko go rozbijam. I bum, to rozbite. Mogę się naładować, chociaż w sumie nie potrzebuję. To się też otwiera i w dół. Siema. Tak ją lekko tylko macnąłem tym. Przecież ja jej nawet nic nie zrobiłem prawie. Dobra, tam mamy dojebanego przeciwnika, który będzie powodował problemy niestety. I tutaj też jestem w zbroi. Ała, ała, kurwa. Weź mnie, nie denerwuj. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. Tamten ma tarczę. Co się tutaj, kurwa, dzieje? Ho! Przepołowiona, pięknie. Okej, okay, to się udało. Jakby dobry timing tutaj jest podstawą, żeby wyczuć, kiedy tego przeciwnika najlepiej, znaczy kiedy najlepiej zacząć ładować to nasze uderzenie i akurat wychylić się z rogu w ostatniej możliwej chwili, żeby przeciwnik nie zdążył w jakimś większym stopniu się przygotować, odpalić tej tarczy i tak dalej. Dobra, drzwi rozdupcamy tutaj. Komputery jebać, kurwa, technologię. Ja nie mam użytku z technologii, nikt nie będzie miał użytku z technologii. Bum do rury. Uuu, coś nowego, to ja się chętnie wcisnę. O, będzie ten podział jak nic. Zdolność rozproszenia się w rój glist pozwala przyciskać się przez szczeliny. Won drewno. Teraz w wodzie będę glizdął? O Jezus, ale pojebanie to wygląda. A dalej jestem, widzę, w mojej wzmocnionej formie. Ujuju. Dobra, teraz jak do góry popłynę, to mogę się wrócić tutaj i popłynąć na przykład tutaj, do tej rury, gdzie przedtem nie byłem w stanie. Okej, czyli w wodzie staję się glizdą. Mamy chyba ostatni dings do kolejnego obszaru, co? Ale hej, to nie koniec. Tu mamy jakiegoś przyjaciela, którego fajnie by było dorwać. Wykorzystując rój glist. Nie mogę w końcu? Czekajcie, to się jakoś robi, ten rój glist? Czy ja to wodą muszę wypełnić? Ty, no hopie. To się jakoś używa tej umiejętności? Muszę się tu cofnąć, coś zrobić konkretnego? Bo w wodzie byłem tymi glizdami. To cała hydrofilia. Nie mam tutaj moich umiejętności wymienionych, ale... No nie, nie. Nie tak to działa. Czekajcie, no może dam radę tam jeszcze wrócić. Jakiś pokój tam jest. Co to kurwa jest? Serio, kolejny rodzaj dronów. Te jakieś bardziej pojebane się wydają być. Jak ja mam cię załatwić w ogóle? On jest do tamtego światełka podłączony, widzę. Ty, jak się z tobą bić, ziomeczku? Jak się z tobą bić? Ty, skanuję, skurwysyn. Chyba muszę go ominąć, wiecie? Chyba muszę go ominąć. Mam takie przeczucie. Muszę się chyba przed nim chować. Wątpię, żeby tutaj była inna opcja, bo szczerze to nie rozumiem, jakby to miało inaczej działać. Nie wiem jak z nim walczyć. Zaraz się tutaj wyjebię, sprawdzając to. O, oderwałem mu kawałek jego zbroi. Dobra, nie celuje teraz we mnie. Nie wie chyba, gdzie się znajduje w tej chwili, na szczęście. O, wow, o nie! Ale napierdala, Boże. Karabin maszynowy ma. Wydaje mi się, że muszę części jego zbroi odrywać. Ała! Ała! Kurwa, moje macunie! Weź się uspokój, wtedy możemy gadać. Nie, tu won. Ja tylko chcę przygotować moje macki, żeby mu coś wyrwać, ale nie wiem co, szczerze mówiąc. A, już widział moje macki. Cholerny. Ała! Ewidentnie przed chwilą zerwałem z niego jakąś jego część. Tylko teraz co? Może coś z góry na przykład dam radę mu zerwać? Okej, okay, dobra. Zdjąłem. Tam człowiek jest w środku. Ale masz wpierdol, typie. Ale masz wpierdol zaraz. Rozumiesz mnie? Ojej. Cyk, 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 cyk. Dobra, tutaj się schowałem. Może mnie zgubi teraz. Może jest głupi i mnie zgubi. Niech się obróci tylko tyłem. Okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Dżukowanie, dżukowanie, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, teraz już mogę osobiście tego człowieczka dorwać, jak tylko mi się pokaże. Niech tylko przestanie tutaj skanować. Ale cię zaraz dojebie. Nie strzelaj. Don't shoot, please. Don't shoot. Ała, kurwa. Mam cię, jebany. Ale cię zjem, chodź tu. Nie denerwuj mnie. On miał, widzę, to żółte światełko. No dobra, walka z tymi cyborgami nie jest zbyt przyjemna, ale... Ale idzie. Nawet, że idzie. A jak z tym typem mam? No nie mogę się w ten rój glist na razie zamienić. Zapiszę na pewno grę.
Nie mogę się chyba na własne życzenie jakby zamienić w ten ruiglist, jak na razie widzę. A szkoda, przebić się przez to też nie mogę. Więc to chyba umiejętność, która jeszcze trochę poczeka. Albo jakoś dam radę wypełnić te miejsca wodą. No bo tutaj patrzcie, jestem glizdami w chuj. Tu mogę wyjść, tam nie przejdę, tam już chyba byłem. No dobra, chodźmy w miejsca, w które przedtem nie mogłem wejść. Właśnie jako, że teraz jestem tą glizdą. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tam dam radę zrobić, jeżeli chodzi o te glizdy. No ale wiecie co, ja na razie bym sobie tutaj to mogę rozwalić, przejść, już wiem jak tutaj się manewrować, wiem co mnie gdzie zaprowadzi. O, tutaj do góry chyba idę, cyk, 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 pyk, tak jak szedłem poprzednio i tutaj mamy nasz zapis. No nie wiem jak to otworzyć, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem. Nie mam tutaj żadnego chyba dynksa, chociaż może jakbym pochodził gdzie indziej, to bym te drzwi otworzył, chociaż obstawiam, że otwiera się jej tam. Nie wiem, na razie zostawiamy to w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Pamiętajcie, jeżeli się wam naprawdę podobało i chcielibyście zobaczyć Kariona do końca, dajcie znać w komentarzach. Ja się dostosuję, bo w sumie chętnie tą gierkę ukończę, ale tylko jeżeli zainteresowanie będzie nią naprawdę duże. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Ja uciekam, pa, pa!